generalny dyrektor UNRWA, La Guardia, bali przez kilka dni w Polsce, aby poznać najżywotniejsze potrzeby naszego kraju. Na wstępie złożył hołd przed grobem nieznanego żołnierza, symbolem walki o wolność. Zwiedzanie stolicy tragicznego miasta ruin pozostawiło niezatarte wrażenie na tym wybitnym działaczu. W skupionym milczeniu oglądano wymarłe przestrzenie getta i szkielety domów na Starym Mieście. La Guardia błądził niestrudzenie wśród zwalonych domów, docierając wszędzie i wchodząc w bezpośredni kontakt z ludnością. Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z historią. Spotkaniu, po którym przewodnikiem jest obcokrajowiec. Po raz kolejny jest to fotoreporter i po raz kolejny przedstawiamy zdjęcia, które są praktycznie w Polsce nieznane. Zdjęcia, które przedstawiają z bardzo osobistej i wydaje się, przekonacie się Państwo o tym za chwilę, interesującej perspektywy Polskę, przede wszystkim tuż po wojnie w 1946 roku, Polskę w 1956 i Polskę w roku 1963, Polskę i Warszawę. Ta Warszawa tutaj się pojawia w sposób szczególny. Tym przewodnikiem jest John Vashon, amerykański fotograf, o którym dowiecie się Państwo więcej z samej wystawy oczywiście, ale też w czasie naszego wernisażu. Są to wrócające zdjęcia ciężkich czasów w Polsce. Szczególnie te z pierwszej podróży w 1946 roku. Dokumentujące powojenna pomoc z Urzędu do Spraw Pomocy i Odbudowy Organizacji Narodów Zjednoczonych, czyli UNRWA. He wanted to make it in 2014. Sławomir Lewandowski miał taki pomysł, żeby wystawa powstała właśnie w 2014 roku, dlatego że 19 maja John Vashon, który żył, miałby 100 lat. Niestety John umarł, zanim Polska stała się naprawdę wolna, więc nie mógł posmakować tej wolności, tej chwały, ale wiedział, że nawet wcześniej Polska była niezależna, a ludzie, którzy w Polsce mieszkali, byli naprawdę ludźmi wolno myślącymi. Była to część jego świata, świata, który kochał. Kiedyś wpadła mi do ręki fotografia, czarno-biała fotografia, zrobiona prawdopodobnie, jak stwierdził, z dachu hotelu Polonia, skrzyżowania Alei Jozefickich i Marszałkowskiej. Zburzona Warszawa, ale to było lato, widać to było, mimo że zdjęcie czarno-białe, ruch uliczny, komunikacja miejska, to znaczy Studebekery zamiast autobusów, które mamy dzisiaj. Samo ujęcie było ciekawe w tle ruiny Prudentialu, ale to, co mnie uderzyło, to jakość tego zdjęcia. I zobaczyłem z drugiej strony, że po pierwsze jest to Eastman Kodak, zatem mieliśmy do czynienia z najlepszą firmą fotograficzną na świecie. Było tam dużo pozdrowów i na szczęście było nazwisko, które sprawdziłem w internecie. Ta wystawa powstała dzięki temu, że jest internet, tak naprawdę. Więc jest Warszawa 1946 roku, którą wspaniale zresztą fotografuje, nie fotografuje tylko ruin, tylko właśnie to, co było jego pasją, co się już pokazało w czasie wielkiego kryzysu. Stanach Zjednoczonych fotografuje ludzi. I oczywiście obowiązki służbowe rzucają nie tylko do Warszawy, jest również poza Warszawą, pokazuje stan polskiej wsi, tą biedę, małe miasteczka, zrujnowane, ludzi żyjących właściwie w lepiankach, ziemiankach, dla których taka pomoc jest ogromna. Pokazuje biedną rodzinę wiejską, która dostała dzięki pomocy UNRWA konia, dzięki któremu w ogóle może małe poletko uprawiać i dzięki temu on może przeżyć. Jest wiele, wiele takich wzruszających i wstrząsających
Thank you.